Dzień dobry Państwu, Brunon Różycki, Media Narodowe. Zapraszam Państwa do wysłuchania programu Komentarz Mediów Narodowych, który będzie poświęcony podsumowaniu kampanii wrześniowej. Kontynuujemy w mediach narodowych tą serię poświęconą rocznicy 80. wybuchu II wojny światowej. W dniu dzisiejszym naszym gościem jest pan profesor Lech Wyszczelski. Dzień dobry. Witam pana, panie profesorze. Pan profesor jest znakomitym znawcą II Rzeczpospolitej oraz kampanii wrześniowej, jest badaczem, który ma ogromną ilość publikacji na koncie i w dniu dzisiejszym konkretnie będę chciał z nim porozmawiać o najbardziej chlubnych kartach września 39. Panie profesorze, dużo się mówi o tych wydarzeniach smutnych września 39, natomiast niewątpliwie obfitowały one także w chlubne karty, które są godne uwagi. Tak. No cóż, generalnie wojna przegrana, totalna klęska, ale w tej wojnie, która trwała ponad miesiąc, no miały miejsce bardzo, powiedzmy sobie, wzniosłe takie chwile dla oręża polskiego, chociaż powiedzmy sobie otwarcie, one nie kończyły się sukcesem pełnym. One były sukcesem wymiaru taktycznego, czasami operacyjnego, drobnego, ale nie strategicznego. One nie decydowały o losie tej wojny, bo los wojny był przesądzony zdecydowanie wcześniej, to znaczy w dysproporcji sił, jakie miały miejsce. Cóż, są chlubne te, powiedzmy, dokonania. One nawet zaczęły się wcześniej, niż rozpoczęła się sama wojna. No bo jeszcze może podyskutujemy, czy ta wojna rzeczywiście rozpoczęła się o 4, czy 40, czy o 4:44, a może jeszcze wcześniej. Co do tego są różne dywagacje, no, czasami w formie sensacji podawane i tak dalej. Na początku było to Westerplatte, czyli atak na Westerplatte, później tym bombardowanie Wielunia, ale może to szukamy się jeszcze innych, bardziej ciekawych także epizodów. Czyli innymi słowy, wojna rozpoczęła się, nie wnikając dokładnie w godzinę 1 września, w wczesnych godzinach rannych, od przekroczenia granicy przez lądowe wojska Wehrmachtu oraz od ataków powietrznych Luftwaffe. Te szczególnie dały o sobie znać już rankiem 1 września 1939 roku. I powiedzmy sobie tak, że te pierwsze symptomy, że będzie się działo rzeczywiście coś i to coś bardzo tragicznego, one już się pojawiły 29-30. Chociaż Hitler tak naprawdę to w rannych godzinach 30 wydał, ostatecznie podpisał dyrektywę do ataku na Polskę. Ja widzę te początki przede wszystkim, powiedzmy sobie, w próbach działań, to się nazywa tak ładnie, działań specjalnych. One dywersja na tak, tam się pod tym kryje dywersja, sabotaż i inne, ale one mają taką naukowe określenie działania specjalne. No ja nawet napisałem książkę na ten temat, polskie działania specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym. I chcę powiedzieć, że one były planowane przez obydwie strony. I przez stronę niemiecką, i przez stronę polską też. Oczywiście polską nie w takim wymiarze jak niemiecka, no bo to nie te możliwości. Ale myśmy przewidywali, że możliwość tej wojny będzie i na przykład, że jednym z takich punktów, gdzie się ona może rozpocząć, to może być wolne miasto Gdańsk. I stąd w okresie jeszcze poprzedzającym wojnę, no na kilka lat w okresie poprzedzającym wojnę, już tworzone były pewne zręby właśnie tej dywersji polskiej. W pewnym sensie Westerplatte było tego częścią. Tak, ale to były wojska regularne, a ja mówię o działaniach nieregularnych, to znaczy tych, którzy nie byli formalnie żołnierzami Wojska Polskiego. Tam w Gdańsku przecież zaznaczył swoją obecność podporucznik, ale rezerwy Guderski. Poczta Polska. Słucham? Czyli Poczta Polska. Poczta Polska. I chcę powiedzieć, że Poczta Polska była jednym
z obiektów bardzo brutalnie potraktowanych przez Niemców, ale ona się szykowała do tej obrony. Czyli była pewna koncepcja jej obrony. Oczywiście nie na skalę to, jaka nastąpiła ta agresja. Tym niemniej bohaterowie cywilni, bohaterowie tej Poczty Polskiej, no to są pierwsi bohaterowie prawdopodobnie września. Kolejni bohaterowie, no to z tym związana to ta składnica nasza na Westerplatte. Składnica, która miała zadanie 12 godzin, ewentualnie powiedzmy sobie bronić się. Jak się okazało, to było 7 dni. I do tego Niemcy użyli zarówno wojsk lądowych, no jak też sił morskich, Kriegsmarine, czyli pancer Schleswig-Holstein, te salwy jego, one tam spustoszenie pewne czyniły. I to jest drugi taki, powiedzmy sobie, chlubny etap działań militarnych, gdzie jest stosunkowo niewielka załoga. Kilkusetosobowa załoga zdołała odeprzeć wiele szturmów formacji niemieckich. Podobno było ich 12, ale nie jest to do końca pewne. Trudno powiedzieć, to w tej chwili to mi nawet się nie ma na to dowodów, nie ma na to źródeł, a ludzie, którzy to przeżyli, nie żyją. Warto powiedzieć, że większość strat, jakie Polacy ponieśli, były to straty nie od walki z żołnierzami, tak, tylko od strat od bombardowania. A to powiemy sobie jeszcze o tym na pewno, ponieważ Luftwaffe to był główny oręż niszczycielski na terenie Polski. Dlatego, kiedy zwłaszcza lotnictwo polskie już zostało wyeliminowane, kiedy zostało wycofane, mówię o brygadzie pościgowej spod Warszawy, to ono faktycznie już nie operowało, a powiedzmy sobie jeszcze inaczej, koncepcja użycia tego lotnictwa była fatalna, bowiem mieliśmy tam chyba 474, jak sobie przypominam, samoloty, powiedzmy w linii. Większość, tylko były dwa związki, powiedzmy taktyczne, to były dwie brygady. Brygada pościgowa, brygada broniąca Warszawy i brygada bombowa, to te łosie tam i karasie. Reszta tego została rozparcelowana między poszczególne armie. A tych armii i grup operacji, samodzielna grupa operacyjna było 8. Czyli zostało to rozczłonkowane. To były pojedyncze eskadry. Cóż one miały do... Koncepcyjnie był to kompletny anachronizm. Anachronizm to już... A Niemcy używali lotnictwa w skali masowej, zmasowanej. I ono przesądziło, powiedzmy, ostatni los bitwy nad Bzurą. To lotnictwo zadało największe straty podczas cofania się tych polskich oddziałów. One w zasadzie przesądziło o losie Warszawy. 25 września, słynny taki, ja nawet z określenie, lany poniedziałek. On był lany, bo rzeczywiście straty były ogromne. Przede wszystkim zniszczono podstawową infrastrukturę miasta, a mianowicie wodociągi, elektrownie. I ludność praktycznie cywilna. Może do samej Warszawy przejdziemy, panie profesorze, bo już to mówiliśmy wcześniej. Powiedzmy o tych największych aktach bohaterstwa. Więc tak, powiedzieliśmy o Poczcie, powiedzieliśmy o Westerplatte. No jeżeli jesteśmy na Pomorzu, to powiedzmy o tej obronie. Mosty. Ale to jeszcze o mostach może za chwilę, chociaż one były wcześniej. Ale tej lądowej obronie Wybrzeża, pułkownika czyli pułkownika Dąbka, który miał zadanie, oprócz tej obrony morskiej, bo tam człony się dzieliły na lądowo i morską, miał zadanie przeciwstawić się, tak jak spodziewano, atakowi niemieckiemu na Gdynię i okolicy, bo to była taka wysepka, powiedzmy sobie, najbardziej narażona na te działania. No i ta obrona lądowa, ona dość skutecznie na te możliwości, jaka była, a trzeba powiedzieć, że ta obrona lądowa w większości to składała się z formacji pozaliniowych. To były między innymi obrona narodowa, formacje obrony narodowej. Formacje obrony narodowej to nie były regularne formacje. No to ten obecne wojska terytorialne, jakbyśmy to powiedzieli. No byli też kosynierzy. No to byli, no. Czyli to znów idziemy do tego, że to większość to jest działań nieregularnych. Czyli ludzie miejscowi, Kaszubi, którzy tam, bo wielu Kaszubów samodzielnie niejako włączyło się do tej walki, wspierało te oddziały. Ale pan tu wspomniał o tym epizodzie, powiedzmy, który poprzedzał wojnę.
To może skończmy jeszcze tylko Dąbka. Warto dopowiedzieć o tej ogromnej determinacji ludności w trakcie obrony tutaj, bo... Ale powiedzmy sobie, to była improwizowane ludność... pociągi pancerne chociażby, tak? Tak, to była ludność, jeszcze raz powiem, w większości Kaszubi, którym mówiono później, że no powiedzmy, że oni coś cięgoty niemieckie mają i tak dalej. No nieprawda. Oni byli za Polską i pokazali to swoje przywiązanie do tej Rzeczypospolitej. Niemcy oprócz powiedzmy działań tych regularnych Wehrmachtu, a 1 800 000 zostało zmobilizowane do wojny z Polską, tych, którzy byli w formacjach, które przeciw Wojsku Polskiemu wystąpiły. Niemcy mieli jeszcze inne formacje, tak zwaną piątą kolumnę. Czyli mieli te zaplecze wewnątrz tutaj państwa w postaci mniejszości narodowej, która była przygotowywana do takich działań. I chcę powiedzieć, ja kończę, w zasadzie już ukończyłem pracę nad książką Hitler i jego plany unicestwienia Polski, gdzie wskazuje, że w 1934 roku Hitler wydał dyspozycję co do zasad tworzenia piątej kolumny na terenie Polski. I ona odegrała istotną rolę. Bardzo mało się o niej mówi. A skala była tylko gigantyczna w większości większych miast, nawet tych położonych daleko poza frontem. No, ale powiedzmy to, co działo się na Śląsku między innymi. Prawda, jakie ona tam rolę spełniała. A i w Warszawie ona była też. I w Lublinie podejrzewam. Tam, gdzie byli Niemcy, tam, gdzie pewne skupiska ludności niemieckiej były, to one były przygotowywane już wcześniej w okresie pokoju. I teraz powiedzmy sobie dalsze. No to są pierwsze, na razie zaczęliśmy na wybrzeżu. Nie tak daleko od wybrzeża mamy Tczew, słynne mosty kolejowe i Grudziądz. Chociaż Tczew jest tutaj kluczowym punktem. Ale chcę tutaj jednoznacznie powiedzieć, żeby państwo, którzy nas słuchają, zrozumieli, o co chodzi, o tej newralgiczności tego. Mianowicie, to była linia kolejowa łącząca Prusy zachodnie z Prusami wschodnimi. To był kluczowy zwornik w miarę szybkiego zrealizowania połączenia tych dwóch tych armii, tej trzeciej, czwartej armii i jednoczesnego wystąpienia, czyli założenia kleszczy tych, które miały być założone na Bugu i Narwi. I Bugu i Sanie. I teraz powiedzmy sobie tego, że tutaj znów występują nie formacje liniowe, a powiedzmy sobie kolejarze przede wszystkim polscy. A dlaczego oni byli aż tak dobrze przygotowani do tego? Bo Może powiedzmy, polskie wojsko podejrzewało, że może być taka próba. Ale jeszcze chcę o jednej rzeczy powiedzieć, że u nas funkcjonowało przysposobienie wojskowe kolejowe, które przygotowywało między innymi tych kolejarzy do pewnych czynności na wypadek obrony. I ono dobrze funkcjonowało, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Kursy odbywano specjalne i tak dalej. I ci ludzie, oni zdawali sobie sprawę, jak można czynić szkodę przeciwnikowi i tak dalej. Najogólniej mówiąc, co zrobiono? Puszczono dwa pociągi, które miały właśnie przewozić, powiedzmy sobie, bydło, i ludzi. Bydło, to były pociągi z bydłem. Ale które... to znaczy w zapisie. W zapisie w tych, a faktycznie z wyposażeniem... A w środku byli ludzie, żołnierze. Ludzie i nie tylko ludzie, tego, bo uzbrojenie także i inne. I one zostały skierowane, to jest Szymankowo, to jest taki... Panie profesorze, bo ludzie, znaczy ci, co nas oglądają, prawda, widzowie mogą tego do końca nie wiedzieć. Chodzi o to, że Niemcy wpadli na taki plan fortelu, w którym będą mogli zdobyć te mosty bez jakiejś większej walki. Tak. Na tej zasadzie wykorzystywali, że ta magistrala kolejowa była używana także przez niemieckie składy. No i po prostu... No bo tam był ruch tranzytowy. Polacy, polscy kolejarze byli przygotowani na tego typu ewentualność, byli bardzo czujni. W związku z czym, kiedy zauważyli, że jedzie pociąg, jak się później okazało, którego załoga w lokomotywie została przez Niemców obezwładniona i podmieniona niemiecką, kolejarze się po prostu zorientowali i puścili ten pociąg na semafory ślepe. Przestawili i poszedł na ślepe tory. Tak. I nie udało się Niemcom zdobyć mostu. No i później powiedzmy sobie, odpokutowali za to, bo zostali wszyscy rozstrzelani. Jedna z pierwszych zbrodni, która została popełniona. Idźmy dalej. Od tej północy tego.
Chwalebna też była postawa ludności Bydgoszczy. Krwawa. Później to jest efekt już. Ale najpierw to chodziło o zneutralizowanie piątej kolumny. Pomoc w tej właśnie 16 dywizji, która tam między innymi przesuwała się, zresztą rodowita dywizja stamtąd się wywodząca i tak dalej. I później Niemcy urządzili krwawą niedzielę, czyli 1500 ludzi zostało rozstrzelanych. I to zarówno mających coś wspólnego z tym, jak i przypadkowych, co później będziemy już bardzo często widzieli, że ludzie przypadkowi giną. Idziemy dalej. Warszawa. No, jest pan profesor autorem jedynej zwartej w zasadzie takiej profesjonalnej publikacji dotyczącej walk o Warszawę w 1939 roku, tytuł Warszawa 1939. Tak, ja mam nawet już drugą wersję przygotowaną, rozszerzono, bo ta się ukazała w tak serii Historyczne Bitwy. Seria Historyczne Bitwy ma pewne zasady, a mianowicie pewną zwartość. Objętość i tak zwane ograniczone ilość przypisów i warstwy tej, powiedzmy sobie, uzasadniającej tego. Trzeba się w tym zmieścić. Ja i tak, ze względu na tam pewne, wydałem w tej Bielonie 50 chyba ponad książek, więc przekroczyłem te normy trochę tego, ale i tak trzeba byłoby więcej napisać. Napisałem za mało, to uznaję teraz, o cywilnej obronie Warszawy. No właśnie, co takiego w tej Warszawie się wydarzyło, co naprawdę zasługuje na tą wielką... To ja powiem najpierw jedną rzecz, a mianowicie bardzo ważną. Warszawa nie była ujęta w polskim planie wojny z Niemcami, w planie Z. Zupełnie pominięta została. I dopiero kiedy 2 września przerwana została pod Częstochową polska obrona, 7 dywizja tam powiedzmy poległa nasza, gąsiorowskiego generała, dopiero zorientowano się, że na drodze do Warszawy nie ma żadnych formacji, bo armia Prusy dopiero się zbierała. Ona nie była kompletna jeszcze. I wtedy 3 Śmigłyryc, widząc co się dzieje, wydał rozkaz ministrowi spraw wojskowych, generałowi Tadeuszowi Kasprzyckiemu, zorganizowania ad hoc obrony Warszawy. I proszę państwa, ona się zaczęła organizować z formacji zupełnie nieliniowej. Pierwsze jej dowództwo to kto są? To są oficerowie, generałowie, oficerowie oddelegowani do cywilnych instytucji wojskowych nie mających przydziału mobilizacyjnego. Ze Straży Granicznej przede wszystkim, jak generał Czuma, zresztą jako generał Czuma i inni także tego. I zaczęto myśleć, co zrobić, jak zaimprowizować tę obronę, żeby tą stolicę jakoś obronić. I poczyniono wiele. Chcę powiedzieć, to jest klub, bo kiedy 8 pojawiły się czołówki 4 dywizji pancernej od Okęcia tu wzdłuż ulicy Grójeckiej idąc i tak dalej, przywitani zostali 8 tak, że po 2 godzinach dowódca generał Eichhofer kazał wycofać się. Uznał, że to już pora zmroku, że nie ma co walczyć. 9 ponowny atak, zmasowany już atak, z większym użyciem nie tylko czołgów, ale i formacji piechoty, granadierów i tak dalej. I znów klęska. Proszę, ja nie będę tutaj, bo mógłbym szczegóły opowiadać. Powiem, że w ciągu 3-dniowych walk dywizja ta utraciła połowę stanu swoich czołgów, czyli około 120 czołgów. I teraz, co się dalej dzieje? Niemcy, widząc, że nie mogą, jak to mówią, z marszu zająć tej Warszawy, wycofują dywizje pancerne do innych zadań. A mianowicie czego? Rozpoczyna się bitwa nad Bzurą. I tamten korpus 16 jest potrzebny, 2 dywizje i tego. Zarówno 1 dywizja spod tutaj Piaseczna i tam głębiej jeszcze nad Wisłą ona była, Świder i tak dalej, jest wycofywana, jak i ta 4. Natomiast tutaj zaczynają sprowadzać jednostki, powiedzmy piechoty, ale do blokowania tego. I generalnie można powiedzieć, z niczego
tworzy się obrona, która w końcowym etapie liczy około 100 tysięcy żołnierzy. No fakt, że wchodzą w skład tej obrony także formacje, które się przebijają, te rozbite i nad Bzurą, i nie tylko nad Bzurą formacje, one się tutaj skupiają, ale jest to centralny ośrodek oporu. Dopiero kiedy Niemcy 25, co już mówiłem, ta Luftwaffe urządziło tą jatkę tej ludności Warszawy, kiedy nie było już możliwości, kiedy Społeczny Komitet Obywatelski też wywierał pewną presję na Rumla, Rummel zdecydował się o podjęciu rozmów kapitulacyjnych. 28 Warszawa skapitulowała, ale jest to ile? Jest to faktycznie prawie miesiąc obrony. Obrony miejsca, które nie miało być zupełnie bronione. My tam jeszcze powrócimy do tej obrony Warszawy, kiedy będziemy już w tej drugiej pewnie części, kiedy będziemy mówić o postawie generała Rumla i innych i tak dalej. Tak, nagramy także odcinek o niechlubnych kartach. Tak, ale tu jest chlubna, ale kto się przyczynił? I to tylko może powiem. Przyczyniło się nie tylko formacje wojska, ale przyczyniła się determinacja warszawiaków, którzy znosili trudy, a na nich przede wszystkim skupiało się, powiedzmy, uderzenie Luftwaffe. Ja mam nawet dane mówiące o tym, ile zniszczono. Straty, 6 tysięcy zabitych, 16 tysięcy rannych, mówię po stronie Polski, żołnierzy. Cywile, 25 poległo, drugie tyle rannych. Do niewoli później dostało się 5 tysięcy oficerów, no ogólnie się mówi 97 tysięcy szeregowych, ale z tych tam część sobie nie poszła do niej. Zniszczono, co jest istotne, 12% budynków, a 160 tysięcy mieszkańców zostało bez mieszkań. To jest bilans obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. No była to na pewno chlubna karta, tak, ale było ich dużo więcej. Więcej, to nie oczywiście. Jest tak, że kampania wrześniowa to jest tylko i wyłącznie kompromitacja i tylko należy w taki sposób to postrzegać. Niewątpliwie bardzo mocnym tutaj punktem, który no jaśnieje jakoś na tle pozostałych, jest także, może już teraz do tego przejdę, chociaż to byśmy mogli w sumie o tym powiedzieć nieco później, natomiast od razu teraz przejdę, to znaczy do admirała Unruga oraz tak, obrony Helu, tak, który był jedną z ostatnich redut września. Tak. No, tu trzeba troszkę cofnąć się jeszcze do sprzed wojny, do okresu. Mianowicie powstała to już w latach 30, na początku lat 30 koncepcja utworzenia rejonu obrony Helu, czyli ufortyfikowanej pozycji mającej bronić ten Hel. Dlaczego Hel? To był Cypel. To jest, tam była baza polskiej, przede wszystkim marynarki wojennej, ale kogo? Okrętów podwodnych, innych. I tam stworzono system fortyfikacji. Między innymi zbudowano taką baterię Laskowskiego. Heliodora Laskowskiego. Tak, Laskowskiego, która powiedzmy miała razić i to z dużej odległości okręty niemieckie. Już sama ta bateria mogłaby się kwalifikować na oddzielną opowieść o tak, chlubnych kartach. A przyznam, że ja zwiedzałem tam te obiekty, które po niej zostały. One jeszcze są w dość dobrym stanie. Pokazane są między innymi te pociski. No powiedzmy sobie... 15-centymetrowe. Tak, to już trzeba specjalnych wózków było, żeby to transportować do tego. Ale o co chodziło? Przygotowywano między innymi wizję walki, powiedzmy, w okrążeniu. Walki w oparciu o system fortyfikacji. I rzecz jest bardzo taka charakterystyczna, a mianowicie Hel było bardzo trudno zdobyć od strony lądu. No bo ci, którzy jeżdżą na ten półwysep, to wiedzą, jak wąski to jest obszar. No i jak, powiedzmy sobie, musiały być zmasowane te siły, które dokonywały tegoż ataku. Sądzono, że można go będzie zdobyć Niemcy, przynajmniej tak sądzili, z morza. Okazało się, że ten system był też tak zabezpieczający, że i z tamtej strony nie bardzo sobie dawali Niemcy radę. No tu trzeba powiedzieć oprócz Unruga także o Sztejerze.
który był, on był dowódcą także obrony lądowej tegoż Helu. I ci obrońcy odpierali, i to skutecznie, te nieskoordynowane ataki niemieckie. I powiedzmy sobie, no dość długo, bo do 2 października, czyli zostały jeszcze później 3 dni, kiedy ten ostatni punkt polski oporu padł, czyli 5, to się uznaje, że to jest koniec już normalnych bitew tego września. Chcę także powiedzieć, proszę Państwa, o mało znanych pewnych działaniach związanych z bitwą nocną. Bo prawda jest taka, polskie dywizje, one mogły, te piechoty, one mogły się tylko przebazowywać nocą. Właśnie, panie profesorze, jeśli się przybliżyć kampanii, tak zwanej kampanii wrześniowej, do tej nazwy, też nomenklatury, też to jest, były te, tak. Swego, kampania, tak. Ona była dla, powiedzmy, w skali Europy i Niemiec. Tak. Dla Polski była to wojna i wyjątkowa wojna. W skali tej kampanii mamy wiele starć nocnych, co jest nietypowe i bardzo ciekawe, prawda, że tak wiele ich było, bo naprawdę ich sporo było, zwłaszcza we wczesnej fazie bitwy nad Bzurą, no chociażby pod Tomaszowem Lubelskim, a pan teraz chce powiedzieć zapewne o bitwie pod Kałuszynem. Tak, ale chcę powiedzieć też, że no ile, 1,5 roku temu byłem recenzentem obronionej pracy doktorskiej pana generała w stanie spoczynku, generała dywizji Czekaja, byłego dowódcy tej 21. Brygady Strzelców Karpackich, który obronił właśnie pracę na temat działań nocnych w Wojsku Polskim w 1918-1939. No i tam też wiedzę z tego też jakoś pozyskałem. Ale ja wcześniej także napisałem taką popularną broszurkę na temat Kałuszyna i tu chcę powiedzieć. Znów, żeby było jasne. Kałuszyn jest to maleńka miejscowość, a miasto to nie jest, to jest jednak miasto. I ono w okresie II Rzeczypospolitej też było miasto, które jest na trasie tak zwanego Traktu Brzeskiego, czyli od Warszawy przez Siedlce, Białopodlaskie i do Brześcia. Ono jest położone między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Tam akurat dla zmotoryzowanych to jest obwodnica Mińska, kończy się pod Kałuszynem. Ale chcę powiedzieć, że tam cofała się nazywana elitarną, pierwsza dywizja piechoty Legionów. Ta dywizja nie miała szczęścia. Generała Kowalskiego. Generała Wincentego Kowalskiego. Ona nie miała szczęścia, dlatego ona była ciągle przerzucana. Nie mogła, powiedzmy, ona traciła wszystko na przemarsze i tak dalej. I dopiero właśnie, kiedy już tutaj praktycznie armia Modlin przestała istnieć, bo przestała już, bo jak zostały rozbite te dwie dywizje piechoty, które wchodziły i tak dalej, kawaleria, to już tam niewiele. O Modlin wspomnimy jeszcze, kiedy będziemy mówić o tych mniejszych. Tak. Ale ta dywizja miała jedyną szansę wydostania się z matni, która się zaciskała. A zaciskała się ze względu na to, że ta z Prus wschodnich, trzecia armia, ona już ten rejon, aż tam po Parczew i tak dalej, zaczęła opanowywać. I teraz ta armia była, ta dywizja była niejako w matni. Podjęto decyzję przebicia nocnego. Doszło do bitwy nocnej. Przypomnę, by to 12 września. 12 września o godzinie, to znaczy z 11 na 12 dokładnie, około godziny 1 w nocy udało się przełamać niemieckie pozycje, tam chyba 44 pułku. Popłoch wśród Niemców był ogromny. Udało się nawet zatrzymać kolumnę czołgów, która z Siedlec szła, powiedzmy sobie, z odsieczą i wyjść na trakt prowadzący do lasów właśnie parczewskich i dalej na Lubelszczyznę. No tak już dalej mówiąc, to ta dywizja uczestniczy w tej ostatniej, drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, gdzie Wincenty Kowalski został ciężko ranny, pół roku zresztą w szpitalu leżał. Ale chcę powiedzieć, że te nocne natarcie tak zaskoczyło Niemców, że oni praktycznie zupełnie nie panowali. Nie było dowodzenia, nie było koordynacji. Tam dla pewnych kolekcjonerów, dla pewnych sympatyków jest okaz, a mianowicie tam jest pomnik Ułana, złotego Ułana.
bo przy tej dywizji przypadkiem znalazł się jeden szwadron z 11 pułku ułanów z Ciechanowa, który no niejako rozbity, bo ta brygada mazowiecka była już faktycznie rozbita, przyłączył się do niej i on dokonał szarży kawaleryjskiej na rynek. Dowodził właśnie porucznik Żukrowski chyba i jego syn, który jest biznesmenem w Londynie, wystawił bardzo piękny pomnik na tym rynku, który jest no, bardzo podziwiany i tak dalej, tego złotego ułana, który szarżo, powiedzmy sobie, tych Niemców tam pogonił z tego centrum, tej mieściny, niewielkiej mieściny. I to jest jeden z epizodów, ale takich epizodów walknocnych jest więcej. Właśnie pomyślałem sobie o nocnym natarciu. Od razu, panie profesorze, pomyślałem sobie o... Ja wiem, że to już jest schyłek kampanii wrześniowej. Tak, ja wiem, o czym pan myśli nawet. Ale już pomyślałem właśnie o Lasach Janowskich. Tak, o Lasach Janowskich. Rozbicie pułku SS Germanii. Tak, rozbicie właśnie przez 21. dywizję, tego w zasadzie szczątków już tej 21. dywizji. To była jedyna szansa, jaką upatrywano, żeby sforsować rzekę dzielącą no, od Lwowa te formacje. Generał Sąckowski, który osobiście tam dowodził tymi resztkami już wojsk. Dowódca frontu południowego. Dowódca frontu południowego, czy front. W jednych dokumentach mówi się o froncie, w innych mówi się o grupie armii. Więc tutaj, ale no powiedzmy, na pewno wyższego związku operacyjnego. No i właśnie w czasie nocnego szturmu polscy piechurzy dokonali rzeczy niebywałej. Pancerny pułk niemiecki został rozbity, przez zaskoczenie oczywiście, ale porzucono masę sprzętu. No, za tę niechlubną postawę tego pułku został on skreślony przez Hitlera z listy. I później oficjalnie już nie widniał. Z tego, co słyszałem, z tych resztek niedobitków przeniesiono je potem do pułku Nordland, który potem... Tak, tak, ale on został skreślony z listy formacji Wehrmachtu jako taki. Czyli... Viking, bo potem z Viking zrobiono Nordland, ale... No, tak, generalnie... tak, tak, ale generalnie można powiedzieć, że byśmy znaleźli jeszcze wiele tych epizodów tych walk nocnych, ale one były niejako wymuszone. One były wymuszone tym, że dywizje polskie, nawet brygady, te one nie miały szans w dzień. Zupełnie szans, bo lotnictwo panowało i ono pustoszyło, rozbiło. No mamy przykład najbardziej taki spektakularny tej 8 dywizji z Modlina, która szła niby na pomoc tej, która była 20, która była pod Mławą i pod Płońskiem, została rozproszona zupełnie w ciągu 2-3 godzin przez Luftwaffe. Po prostu, no jak można było, jak nie miało się obrony przeciwlotniczej żadnej, w otwartym terenie się poruszać. Ale tutaj trzeba pewną rzecz powiedzieć, że w okresie międzywojennym, w latach drugiej połowy lat 30. zaczęto już szkolenie prowadzić formacji do działań nocnych, czyli przewidywano, że taka ewentualność może mieć miejsce i już były pewne regulaminy walki w nocy i tak dalej. No to tak, także... jak już mówiliśmy w poprzedniej tak. rozmowie, że już po 1935 roku była swego rodzaju odwilż. Tak. Panie profesorze, zastanawiam się, co tu wybrać z tej listy, bo z czasem może być kiepsko, ale może teraz powiemy o brygadzie Filipowicza, czyli o Mokrze, bitwa pod Mokrą. Tak. Chlubna karta, znana jest. Znana jest. To jest początek kampanii. Armia Łódź. Tak, początek kampanii. Zresztą to były, tak polskie te armie były z reguły grupowane, że na skrzydła były zabezpieczane przez kawalerię. I tak było z armią Modlin i innymi, że miały być to te miały ewentualnie... Miały większe możliwości manewrowe. Manewrowe, ruchowe, tak zwane działania ruchowe ewentualnie miały prowadzić. Proszę Państwa, brygada słaba. W ogóle polska brygada jazdy była słaba. Ona była oceniana jako półtora pułku piechoty, gdzieś wartość bojowa. Ten pułk piechoty też nie był rewelacyjny w stosunku do pułku niemieckiego. Ale zaskoczenie, dobre dowodzenie, no i brawura.
jednego żołnierzowi polskiemu nie można było odmówić brawury, męstwa. Wola walki. Tak. Męstwa po prostu. Tego. O ile dowodzenie szwankowało, o ile środków materialnych brakowało, no to tej brawury no, nigdy nie zabrakło, jak będziemy mówić o stratach, jakieśmy ponieśli. Mam to, panie profesorze, jako jeden z punktów właśnie to, co pan powiedział, to znaczy właśnie ta wola walki. Tak. Wola walki, też sobie tu wypisałem, że w okolicach 5 września właśnie Oberkommando der Heeres zdecydowało, tak, że trzeba zmienić położenie tych... To są wojska lądowe, żeby tak, słuchacie widzieli. Tak, niemieckie zdecydowało po prostu, żeby przenieść te podstawy do tych kleszczy, tak, z powodu właśnie tego, że no, nie zostały zrealizowane te punkty niemieckiego planu, bo planowali... Bo pierwszy plan była Wisła. Tak, przed linią Wisły okrążyć i tak, polskie i wojska. Nie udało się to. Ale mieli za to drugi wariant. Kleszczy, bo to jest tak zwany niemiecki ulubiony system prowadzenia bitew typu Kanny, przedwojenny, mówię, z Hannibala. Dwustronne obejście. Dwustronne obejście, tak zwane. I ten wariant to był związany z tym, że przecież 14 Armia Lista, to ona była tym, które najbliższe miało, jak to mówią, możliwości od południa założenia kleszczy, tym razem już na Sanie i Bugu. No i przy pomocy Słowaków także oni to realizowali, żeby była jasność. Nie udało się to w pierwszym momencie, ponieważ wysadzono tunele. Tunele, no ale Polska, rozpoczęła się bitwa. Myśmy ta armia Kraków, przepraszam, armia Karpaty, to była armia w ostatniej chwili zorganizowana, improwizowana, złożona przede wszystkim z formacji KOP-u. Tam najwięcej było z KOP-u. Ona liczyła tak naprawdę 3 brygady takie liniowe, plus tam te rezerwa. Dopiero naczelny dosłał w desperackiej próbie po prostu wzmocnienie tej... Ale poprzez, poprzez dywizje rezerwowe, które nie były w stanie dotrzeć nawet w odpowiednim czasie. I drugie kleszcze gdzie? No to jest Guderian. Północ. Północ. Przez pozycję Mławską. Tak. No nie, on poszedł nie przez odszedł pozycję Mławską. Mhm. Guderian poszedł przez Bory Tucholskie. Mhm. Tak. A właśnie, no Bory Tucholskie to też jest... Tak, przez Bory Tucholskie. Tam stoczył, rozbił połowę armii Pomorze. Przeszedł. Nie wiedzieli, co się... Wywiad nie wiedział, co się z nim nawet dzieje. A on został transportami kolejowymi. Tam zresztą jest bardzo dobra infrastruktura w Prusach, jeżeli chodzi o kolej. Przewieziony, zatankowany i nad Wizną później przeszedł i dokąd doszedł? Do Brześcia. I tamte kleszcze już zostały zamknięte między tymi dwoma. Czyli to, co nie udało się 10. Armii i jeszcze, która miała na Wiśle tutaj niejako założyć te kleszcze, to udało się 14. Armii, no i temu 19. Korpusowi pancernemu Guderiana. I w tym momencie film się urywa, bo atakują Sowieci i... No, to już jest inny element tej wojny. Panie profesorze, jeszcze parę punktów takich ciekawszych, myślę, że powinniśmy tutaj wspomnieć. No tak, mam oczywiście na liście Wiznę. Czy coś wspomnimy o Wiźnie? No jest to znany bardzo epizod, ale może kilka słów o Wiźnie. To znaczy Wizna, o co chodzi tego. W zasadzie powiedzmy sobie, zorientowano się, mówię o Rydzu, w ostatniej chwili, że bo jedyną armią skrzydłową, to grupą, przepraszam, operacyjną, w zasadzie samodzielną grupą operacyjną skrzydłową, to była grupa Narew, samodzielna grupa Narew. Dalej już nie było formacji naszych rozmieszczonych, że może jednak nastąpić coś głębszego obejścia. I że może także być niespodzianka ze strony Litwy, też się obawiano. Tego. Myśmy mieli Litwa w istocie wypowiedziała Polsce wojnę, ale nie, już po zakończeniu działań wojennych. Nie, to nie, zostawmy to. To już był inny system no na Litwie. Litwa się zachowała dżentelmeńsko. No tak. Mówimy o wrześniu, zachowała się dżentelmeńsko i tak dalej. I wtedy powstała taka grupa generała Olszyny Wilczyńskiego, między innymi, która miała osłaniać. To była improwizowana. Zresztą to był dowódca DOK Grot. No, tego. Zresztą później zastrzelony przez Armię Czerwoną, kiedy chciał się tam na Litwę dostać i tak dalej. I ta Wizna to była obsada, no powiedzmy, dość ważnej pozycji rzecznej,
która ewentualnie, no, przeszkoda naturalna i tak dalej. Dowódca uchodzi za bohatera tej obrony. Tak jest na ogół przedstawiany. Ale pojawiają się głosy mówiące, że wykazał także pewną nieudolność, że można było inaczej trochę pokierować. Na pewno sukcesu by nie odniósł, ale może o 2, 3, 4 godziny by opóźnił jeszcze ten marsz, no bo przecież ten korpus pancerny to gdzieś tam około 500 czołgów. Sobie... Omówimy sprawę północnego odcinka w tej drugiej części, o tych właśnie tych wątkach nie do końca chlubnych. Może Franciszka Kleberga byśmy jeszcze powiedzieli. No ale tu jeszcze zanim Franciszek Kleberg, to mi się wydaje, no musimy jednak powiedzieć o Bzurze. A, no oczywiście. No bez wątpienia jest to chlubna karta. Chlubna chociaż karta, nie do końca wykorzystana, nie do końca zrealizowana. To znaczy z różnych przyczyn. Po pierwsze, za późno decyzja naczelnego wodza. Dopiero 8 września tak. Faktycznie to jest... Tak, a 9 niby zaczyna się bitwa nad Bzurą. Chcę powiedzieć jednak, że była to jedyna bitwa wymiaru operacyjnego. Może panie profesorze w tym momencie, niech pan mówi, ja zaprezentuję książkę. Proszę tamte pierwsze pana, tak. Tutaj pokażę. Tadeusza Jurgi, to jest autor. Tadeusza Jurgi, jest bardzo dobrze, także widać, jest to taka kompletna dosyć praca, która pokazuje... Trzy bitwy września. Polecam państwu przez znakomitych specjalistów napisane przez Tadeusza Jurgę, profesora obecnego tutaj Wyszczelskiego oraz profesora Wojciecha Wodarkiewicza, który także będzie gościem mediów narodowych. I on o Lwowie tu pisze. Ja o Warszawie oczywiście. I chcę powiedzieć, że to była wymiaru operacyjnego bitwa. Operacyjnego to znaczy, można powiedzieć, półtorej armii zostało. Armia Poznań nienaruszona w zasadzie, bo to, poza tam drobnymi jakimiś ubytkami to była, powiedzmy, po zmobilizowaniu w gotowości. Uszczuplona o 1/3 Armia Pomorze, mniej więcej. No mniej więcej, może trochę nawet więcej. Ta Armia Pomorze, z tym, że od razu powiedzmy sobie, że dowodzenie przejął generał Kutrzeba, bo generał Bortkowski, będziemy mówili pewnie w drugim odcinku, no niestety nie mógł dowodzić ze względów psychicznych, załamał się po prostu. Załamał się, ale jak przyjdzie co do czego, to spotykałem się też z takimi relacjami, opowiemy o tym w następnej części. Z takimi relacjami, że troszeczkę być może sabotował nawet pewne działania Kutrzeby ze zazdrości po prostu. Między nimi była zawsze rywalizacja, chcę powiedzieć, oni mają... Czyli mimo tego, że był załamany, to jednak się ocknął, kiedy przychodziło, że Kutrzeba może za dużo osiągnąć. Jest jedna, ale to w tej chwili trudno będzie rozsądzić tutaj, jak to było naprawdę, ale no tutaj trzeba powiedzieć, inne rodowody. Kutrzeba, rodowód z armii, nie z legionów, tamten z legionów, konkurowali jako szefowie sztabów w wojnie 19-20 roku, no i tamte inne jeszcze elementy tego. Ależ powiedzmy o tym, ogromne zaskoczenie dla Niemców. Naraz coś się dzieje. Cofają się, bici są na wszystkie możliwe sposoby i naraz coś się dzieje. Dzieje się, powstaje grupa operacyjna Knola-Kownackiego i ona zdobywa Łowicz między innymi i praktycznie przestaje istnieć 30. Dywizja Piechoty Niemiecka. No i wtedy dopiero zapada decyzja, że trzeba zrobić porządek, mówię w cudzysłowie porządek, z tymi Polakami, z tym tutaj Kutrzebą i tak dalej. I tu jest między innymi wycofanie tych spod Warszawy, ale nie tylko 8 Armia, bo po stronie niemieckiej to była atakowana 8 Armia Blaskowica, ale i 10 Armia bierze udział, czyli dwie bardzo silne armie biorą w tym udział, a przede wszystkim bierze udział cała pierwsza flota powietrzna Luftwaffe. Efekt jest taki, że są sukcesy, jest powodzenie, ale ono się kiedyś kończy. Kończy się, kiedy przewaga sił jest zdecydowana po stronie przeciwnika i kiedy powstaje kocioł. Wtedy trzeba będzie się wycofywać. No ale wycofanie znów Luftwaffe robi swoje. I dlatego zdziesiątkowane, bardzo rozdrobnione, nieliczne grupki żołnierzy przebijają się w kierunku Campinosu,
i później zasilają. Trzeba powiedzieć tutaj, widzą, że bitwa nad Bzurą miała takie, można powiedzieć, dwie fazy. Pierwsza faza, ta zaczepna. Zaczepna nasza, z naszej która strony. Skończyła się dosyć dużym sukcesem. Tak. I w miarę możliwości planowano, starano się planować mniej więcej orientacyjny kurs, kierunek tej ofensywy. Natomiast drugi etap, kiedy element zaskoczenia minął, po prostu... Przewaga sił spowodowała dramatyczne sceny. Tak. Zginęli tam także naprawdę wysokiej rangi dowódcy. No dwóch tak, a pozostałe... Kustroń i Bołtuć. Tak, a inni później jeszcze zginęli w czasie odwrotu. W czasie odwrotu pod Warszawę. Powiedzmy, ale to jest jednak taka chlubniejsza karta. I też natarcia nocne na Łowicz. I wykazuje, że gdyby inaczej była dysproporcja sił rozłożona, gdyby to wojsko miało większe możliwości, a przede wszystkim osłonę powietrzną, to na pewno by takiej klęski nie poniosło, jaką ponosiło. Czyli byli dowódcy, którzy umieli pokierować i Kutrzeba na pewno należał do tych. A czy w przypadku Kutrzeby, panie profesorze, tak wtrącę, nie było trochę tak, że jednak on, zabrakło mu jednak odwagi, żeby na wcześniejszym etapie przejąć więcej obowiązków. Czy nie miał trochę zawahania i takiego strachu? Przecież Bortnowski to jest stary Piłsudczyk. No stary. Trzeba powiedzieć jedno, że główną rolę odgrywał Śmigiric w tym wszystkim. On decydował. Kutrzeba kilkakrotnie zwracał się z prośbą. Bo pomysł był świetny, ale Kutrzeba się wahał po prostu. No, wahał się. Wahał się, bo nie było decyzji naczelnego wodza. Gdy ta decyzja przyszła, to było już trochę za późno. A poza tym jedno może mu pewno tutaj coś tam można dopisać, mianowicie Rumel mu zarzucał, że nie wsparł jego armii. No ale jego armię wesprzeć w tym okresie, kiedy ona została rozbita praktycznie, no to nie było sensu. O Rumlu to powiemy więcej w drugim odcinku. Ostatnie może dwa tematy. Może, ponieważ poruszyliśmy temat lotnictwa, może wspomnijmy o brygadzie pościgowej i tej bardzo chlubnej karcie. Tak. Proszę państwa, brygada pościgowa to powstała na okres wojny. Bo nasze lotnictwo w okresie pokoju, ono skoncentrowane było w 6 pułkach lotniczych. W planie wojny, to już była mowa, powstały dwa związki taktyczne, czyli brygada pościgowa i brygada bombowa. Reszta została rozczłonkowana. Skupmy się może na tej brygadzie pościgowej. Brygada pościgowa została włączona do Krajowego Planu Obrony Stolicy. Autorem tego planu był inspektor obrony powietrznej i przeciwgazowej generał Zając. W 1937 roku już taki plan był. Jeżeli chodzi o ten węzeł warszawski, to pułkownik Baran był dowódcą tej obrony. Na to się składała lotnictwo, czyli ta brygada pościgowa i nieliczna stosunkowo, ale jednak artyleria przeciwlotnicza. I ta brygada została rozmieszczona na lotniskach polowych wokół Warszawy. I to był jeden z największych sukcesów strony polskiej, ponieważ plan niemiecki, to jeszcze to wzorowany na teorii generała Giulio Dueta, polegać miał na tym, żeby w pierwszym zmasowanym uderzeniu zniszczyć infrastrukturę lotniczą. Czyli to, co jest na lotniskach. Lotniska i to, co na lotniskach. Ponieważ zostało to... I to tuż niejako przed rozpoczęciem wojny przebazowane, Niemcy nie znali tej lokalizacji, dyslokacji, uderzali w stare lotniska, w stare miejsca, na których były puste, powiedzmy, hangary lub tam jakieś, powiedzmy, imitacje starych samolotów. Faktycznie udało im się tak naprawdę tylko ten morski dywizjon lotniczy na lotniskach w takim wysokim procencie. No ale to była też specyfika, ten morski dywizjon, to też on te wodoloty, to się w ostatniej chwili z Włoch miały przebazowywać, te kany i tak dalej. Ale tutaj, mówię o tej brygadzie, ona została pod Zielonka, tam inne te okolice podwarszawskie, ona została tu rozlokowana. I ona od 1 września już uczestniczy w obronie. Dane mówią, że zestrzelono 42 samoloty.
Tylko z jej, bo w sumie obrona przeciwlotnicza Warszawy 102 samoloty przypisane są. To jest ogromna liczba. Naprawdę. Duża, no nie ogromna, ale duża. W realiach polskiej możliwości przeciwlotniczych. Weźmy na 2800 samolotów, które przeciwko Polsce Luftwaffe skierowało, no to też powiedzmy sobie tego. Ona, z tym, że powiedzmy sobie też, to nie była brygada uzbrojona w najnowocześniejszy sprzęt. Dodajmy, że polskie P-11 były wolniejsze od niemieckich bombowców. Tak, ale ona jeszcze miała i P-7. To jeszcze starsze. Jeszcze wolniejsze i tak dalej. Messerschmitty i tak generalnie górowały, i to zdecydowanie, i tylko górowały różnymi parametrami, a przede wszystkim pułapem. A więc w górę. Najszybszym samolotem Wojska Polskiego w 1939 roku, niech państwa nie zmyli, był PZL 37 Łoś. Tak, ale go nie było w linii. Samolot bombowy. Tak, ale go nie było w linii. No tak. No to taka rzecz. No i teraz powiedzmy sobie, Pawlikowski jako ten dowódca, Wyrwicki jego szef sztabu, oni opracowali dość ciekawy plan obrony Warszawy. Lotniczej obrony Warszawy, oczywiście o tej mówimy tylko. Z tym, że proszę państwa, to było do kiedy? Do 6 września. 6 września, kiedy naczelny wódz opuścił stolicę, opuściła lotniska podwarszawskie, z jego rozkazu oczywiście, brygada pościgowa, także najbardziej nowoczesne komponenty artylerii przeciwlotniczej broniącej Warszawy. Warszawa została ogołocona praktycznie. Czyli baterie 75 mm. Ale to te tak zwane zautomatyzowane i te samobieżne albo ciągnione, powiedzmy sobie, czyli niestacjonarne tak zwane, bo były współstacjonarne, stacjonarne, tak. I tak dalej. Były dwa rodzaje podwozi tych armat. Tak. Ale to były jak na polskie warunki najnowocześniejsze. One zostały. I teraz rozpatrzmy to sprawy. Co one później robiły? Czy są ślady jakieś później działań i tego lotnictwa, i tej artylerii? Artyleria, no, ona przeszła do Brześcia. Nic nie mamy dowodów na to, żeby coś tam się działało, bo ona była w ruchu praktycznie, się przebazowywało. Lotnictwo też później nie istnieje. Mówię o lotnictwie tej brygady. To są śladowe jakieś jej użycie. Czyli ona funkcjonuje chwalebnie do czasu, kiedy skupia się na obronie Warszawy. Oczywiście ponosi także straty duże. Trzeba powiedzieć, że ona wyszła już z tej Warszawy z połową tylko sprzętu i z wieloma z pilotami, którzy już nie żyli i tak dalej. Ale skutek był taki, że Niemcy jednak do 6 większość wypraw niemieckich bombowych rzucała bomby przed Warszawą. Rzadko przedzierała się. Chaotyczny też często. Tak, bo oni lecieli w szykach, powiedzmy, bardzo dużych, tam 40-osobowych, innych i tak dalej. Cały szyk pułku leciał. I teraz atak, załóżmy, na prowadzącego czy na tyłowy robił zamieszanie. Ale ucierpieli kto od tych bomb? Nie tyle mieszkańcy Warszawy, co uciekinierzy. Bo po polach zrzucano, i tak dalej, i tak dalej. Ostatni taki wątek, który tutaj chciałbym wyróżnić, oczywiście jest ich dużo więcej, są, tu może pana zaskoczę, panie profesorze, polskie pociągi pancerne. Co pan na to? Ja nie będę zaskoczony, bo ja znam i strukturę polskich pociągów pancernych i losy polskich pociągów pancernych w okresie międzywojennym. Były dwa zgrupowania pociągów pancernych. Tak. Powiedzmy, że tak. No, największą chulbą oczywiście te z Legionowa obrosły, tak. Chociażby 53. pociąg pancerny. Tak, ale powiedzmy sobie, one rzeczywiście zdawały egzamin i to bardzo zadziwiająco dobrze zdawały. Ale zaraz. Ale w wojnie polsko-rosyjskiej 19-20 roku. Jak już na 39 rok i na lotnictwo, te, tak, które jest, no to one niestety były także bezbronne. Więc nie jest to jakiś komponent, który odegrał bardzo istotną rolę we wrześniu tego. Było ich 20, jak sobie przypominam, w dwóch tych zgrupowaniach, po 10 w każdym. Było to już sprzęt sprzed 20 lat. Anachronizm, trzeba to przyznać. Sprzed 20 tego, bo to lat. Był konstrukcyjnie nitowany. Konstrukcyjnie, takie, no oczywiście. Tak. No ale przede wszystkim no to, że on był, powiedzmy, pozbawiony obrony przeciwlotniczej.
I to była największa jego wada. Są zdjęcia, jak tam Hitler między innymi ogląda... Tu jest bombardowany pociąg pancerny generał Sosnkowski, bodajże. Tak, jak on ogląda tutaj... No powiem, że Hitler pod Warszawą był dwukrotnie. 22 i 25 września. I 5 listopada, kiedy odbierał defiladę, jedyną defiladę wśród państw, które pokonane zostały przez Niemcy, Wehrmachtu, odbierał w Warszawie osobiście. Taką ciekawostką. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to postaci, które zapisały się tutaj bohatersko. Wymieniliśmy ich oczywiście kilka, natomiast tak właśnie się zastanawiam, czy nie dodać tu na przykład generała Tome, który w pewnym sensie przejął sporo obowiązków po tej niedyspozycji generała Rumla. To nie tylko przejął obowiązki i co się udało, to doprowadził do Modlina. Bo przypomnijmy, że generał Rumel porzucił armię. Porzucił i znalazł się w Warszawie. A później to dalej opowiemy sobie. Sprawy wziął w swoje ręce generał Tome, którym tutaj Na pewno to był dowódca grupy operacyjnej, a wcześniej dowódca DOK, między innymi Łódź, który skupił wokół siebie te resztki rozbitych dywizji, tych generałów dowodzących, cechach, innych, i wprowadził ich do twierdzy, pustej prawie, że już, bo tam niewiele było obrońców tej twierdzy, Modlin. No i Modlin kapitulował po Warszawie 29 września. Generał ten, chcę powiedzieć, odznaczał się nie tylko w tej wojnie, ale w wojnie polsko-rosyjskiej bardzo też pozytywnie i był tak zwanym myślącym generałem. No i powiedzmy sobie jeszcze, zdecydowanie nie podporządkował się generałowi Rumlowi. Także, i na dobre mu to wyszło, w pewnym sensie. No na pewno w jakim sensie. On go uważał, powiedzmy, za niegodnego dowódcy. No i tyle. Panie profesorze, jedna z najjaśniejszych postaci września 39, jedna z moich ulubionych. Generał, chciałem powiedzieć, późniejszy generał, wtedy jeszcze pułkownik dyplomowany, dowódca 10. Brygady Kawalerii, Stanisław Maczek. Tak. No, jeden z niewątpliwych bohaterów września 39 roku. Tak. Maczek jako drugi przejął to 10. Brygadę Kawalerii, bo pierwszym dowódcą był Trzaskadurski. Karol Trzaskadurski. Który zresztą był kawalerzystą i w ostrogach dowozów pancernych wsiadał. Wykształcony, wyspecjalizowany. Tak. Maczek już się dał poznać, zwłaszcza w obronie Lwowa przeciwko Ukraińcom. On tam już odegrał bardzo istotną rolę i tak dalej. Później kolejne etapy. Był wykształconym, ale przede wszystkim co on trochę czuł tą broń pancerną, bo powiedzmy sobie tutaj otwarcie, broń pancerna polska powstawała na bazie kawalerii. I tam przechodzili oficerowie kawalerii do niej. Zresztą bardzo niechlubni, którzy nie chcieli do tej broni się pisać. Ale to byli kawalerzyści. Oni mieli, powiedzmy sobie, pewne nawyki. Był ośrodek, Centrum Kształcenia Broni Pancernej w Modlinie, który tam trochę przyspasabiał tych, ale tak naprawdę pancerniaków z krwi i kości mieliśmy niewielu. Bo nawet dowódcy broni pancernej to byli ludzie niezwiązani z bronią pancerną. Kozicki, wcześniej Maksymowicz Raczyński. To nie byli pancerniacy. Oni po prostu zostali dowódcami tej broni, ale nie czuli tej broni. Myśmy nie mieli tradycji i ten właśnie Maczek na tle tych innych wyróżniał się, i to zdecydowanie, wyróżniał się przede wszystkim czym? Zrozumieniem pewnej istoty broni pancernej. Broń pancerna jest tak zwana bronią szybko, tak jak kawaleria, ale zupełnie o innych zasadach działania. Broń pancerna miała przede wszystkim przełamywać, a przede wszystkim w pościgu uczestniczyć, czyli szybkość. Pancerz to był kochronił, natomiast motor
decydował o tym. Ta 10. brygada, którą przyszło mu dowodzić, ona przechodziła różne okresy. Dodajmy, że ona była umiejscowiona w niezwykle ważnym miejscu, niejako. Tak. No taką typowe zadania dla broni pancernej realizowała, bo tak zwanej straży pożarnej w pewnym sensie. No to znaczy akurat w tej armii Kraków. Tak. No ona była ruchoma, taka jednostką, która no, była opóźniała działania przeciwnika. Ja zawsze dodaję, mówiąc, przepraszam, że tak wchodzę panu, panie profesorze, słowo, ale ta brygada była bardzo słabo uzbrojona w stosunku do tego, co było na papierze, ponieważ nie otrzymała etatowego batalionu czołgów. Miała tylko jedną 121 kompanię Rączkowskiego, tych starych czołgów Vickers. Świetnie opisuje zresztą sam Maczek w swoich wspomnieniach podwody do czołga. Czyli praktycznie to była zmotoryzowana, a nie pancerna. Absolutnie. Ale była szybka w sensie przemieszczania się. Artylerię miała zmotoryzowaną. Mogła szybciej działać. I stąd w tych działaniach opóźniających ona odgrywała bardzo istotną rolę. Maciek chce, Wielka, Jordanów. Tak. Chcę powiedzieć, Maciek pewne doświadczenia nabywał w czasie działań w Czechosłowacji w 1938 roku. On tam bardziej na Słowacji już tutaj w tym rejonie Spiszu Orawy działał tego. Ale miał pewne doświadczenie także bojowe, bo tam dochodziło nie tylko do polubownego załatwienia sprawy, bo i broń była w użyciu. Jest to chlubna postać, która później rozwinęła się w Francji, w Wielkiej Brytanii. Znakomity dowódca dywizji pancernej. Dywizji. No, o losie nie będziemy jego mówić, jakie, ale dywizja, która wyzwalała przecież Holandię. Pomniki jego są do dnia dzisiejszego, nowe, wznoszone i tak dalej. Czyli jest czczony, jak niewielu Polaków. Dodajmy, że generał Maczek leży nie w Polsce, nie w Anglii, tylko wśród swoich żołnierzy poległych w Holandii. Tak, no. Anders też się położył od Monte Cassino. No właśnie, i może zakończymy takim wątkiem a propos właśnie tego miejsca pochówku, może generałem Piskorem, który też ładnie zaznaczył się w kampanii wrześniowej i leży w Tomaszowie Lubelskim wśród swoich żołnierzy. Poległ w 1939 roku, chociaż zmarł później, wiele lat już po wojnie. Otóż właśnie generał Piskor, to chcę powiedzieć przede wszystkim, że on, jego, ta armia Lublin, to była armia bardzo improwizowana. Powstała chyba 6, jeżeli zaczęła się organizować dopiero września, kiedy praktycznie była no, z niczego. Jedynym komponentem naprawdę takim bojowym, ale też niezgranym, to była pierwsza warszawska brygada pancerno-motorowa. Tego. O co chodzi? Piskor był przewidywany w planie W jako dowódca armii na froncie wschodnim. Dowódcy z frontu wschodniego, z wyjątkiem powiedzmy Dęba Biernackiego i później Fabrycego, nie byli już na froncie zachodnim dowódcami związków operacyjnych. Piskor był bez przydziału. I dopiero gdy sytuacja zmusiła niejako do no, tworzenia czegoś, powiedzmy z tych rozbitych innych także formacji, no to naczelny wódz zdecydował się, żeby stworzyć to Armię Lublin. Ale Armię Lublin, trzeba powiedzieć, mimo że była improwizowana, odegrała istotną rolę między innymi w opóźnieniu przedarcia się Wehrmachtu przez Wisłę. Tutaj. Te mosty bronione, te inne punkty. Bardzo dobrą monografię o Armii Lublin napisał dr Stanisław Maksymiec. Naprawdę gruba cegła. Ja go znam osobiście. Ostatnia rzecz, tutaj, ponieważ pan profesor jest autorem szeregu publikacji, które tutaj prezentowaliśmy już, może zaprezentuję teraz publikację biograficzną o generale Kazimierzu Sosnkowskim. I może zakończymy tą postacią, ponieważ generał Kazimierz Sosnkowski padnie jako ofiarą właśnie tego, o czym swego czasu rozmawiałem z Rafałem Ziemkiewiczem, tej pewności, tego przekonania początkowego wśród tego obozu sanacyjnego, że ta wojna potrwa chwilę, że może nawet wygramy, i nie dostał początkowo przydziału. No, to już długo nie dostał przydziału. Nie dostał przydziału, ponieważ nie chciano przypadkowo dać Sosnkowskiemu szansy na zwycięstwo. No, ale to nie tylko z tego wynika, ale z konfliktu przy obsadzie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, w którym nie został właśnie Sosnkowski. I to od 1935 roku on był spokojny, on tam nie występował przeciwko Śmigłemu bardzo, ale swoje
myślał. Był to na pewno oficer, który wyjątkowo wyróżniał się na tle tak zwanego obozu legionowego. Przede wszystkim bardziej zdrowo myśleniowym sposobem patrzenia na wojnę, na organizację. Trzeba powiedzieć tylko króciutko, że ten Sosnkowski, kiedy był w tej odstawce, bo i przez Piłsudskiego był odstawiony, powiedzmy sobie, pomimo, że generalnym inspektorem sił zbrojnych, to odgrywał bardzo kluczową rolę w dwóch komórkach. A mianowicie w Komitecie Wyższej Szkoły Wojennej, czyli on niejako nakreślał system kształcenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, no i drugi to Komitet do Spraw Uzbrojenia Sprzętu Wojennego, gdzie no, niejako zatwierdzane były plany modernizacji i rozbudowy wojska, ale on miał szerszy pogląd. Bo to go niejako mobilizowało do zapoznania się z literaturą, do śledzenia pewnych zmian organizacyjnych innych. Inni tego nie przechodzili, w związku z tym byli zasklepieni na swoich stanowiskach, które piastowali. Byli nietykalni, tak. To było skonstruowane. Można tak to nawet. Więc kończymy może postacią właśnie Sosnkowskiego, który jednak mi się wydaje też pozytywnie w tym późniejszym etapie, chociaż już niewiele dało się zrobić, ale się wykazał jednak inicjatywą i takim hartem. Nie przyjął stanowiska ministerialnego, które mu proponowano, ale to było ministerstwo bez kompetencji już, bo coś tam. Dwukrotnie był wysyłany przez Śmigłego Rydza Fabrycego, żeby tam jakiś porządek zrobić z tym. No i w końcu został dowódcą tam frontu tego południowego, czy grupy armii południe, ale został w momencie znów kiedy dla siebie, już było kiedy praktycznie ona prawie nie istniała, bo armia Karpaty już się zamieniła w armię Małopolska. Potem znowu w armii Karpaty II. Tak, więc to była już zbieranina, zostało tam w zasadzie dwie dywizje liniowe, reszta rozbita. I taki był los. No, on nie miał go użyć po prostu. On nie miał już szans się bezpośrednio wykazać. W każdym razie, kiedy nie powiodła się próba przebicia do Lwowa, rozwiązał formację, którą dowodził. Sam wraz z kilkoma bardziej tam zaufanymi oficerami przedzierał się ku Karpatom, no i wylądował na Węgrzech. I później znalazł się w Londynie, ale to już są dalsze losy. Dalsze dzieje. Panie profesorze, pewnie moglibyśmy tak rozmawiać dużo dłużej. Już trochę czasu razem rozmawialiśmy w związku z tymi programami. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi za wizytę w mediach narodowych i zapraszam państwa na kolejne programy poświęcone bardzo wnikliwej analizie wydarzeń września 39 z najlepszym specjalistą, jakim jest niewątpliwie profesor Lech Wyszczolski. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. Dziękuję państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury, proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak Marsz Niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz Mediów Narodowych to krok do repolonizacji mediów.